Stasia przygoda. Na skraju lasu, na dachu domku babci i dziadka, w swoim gnieździe mieszkały trzy małe wrony. Psotka Motka, najmłodsza, psotka Botka, średnia i najstarsza psotnica. Maja! Zakrzyknęła psotka Botka. Uspokój się! Upominała ją psotnica. Chyba psotnica coś skombinowała. Wtrąciła się psotka Motka. Coś ty chyba też skombinowałaś. Kłóciła się psotnica. Nadleciała ich mama Mądralka. Dzieci, pilnujcie się w gnieździe. Uspokaja małe wrony Mądralka. Nie wiem, czy będziemy się pilnować. Powiedziała psotka Motka. A jak się możemy pilnować w gnieździe? Zapytała średnia. Osem, wy po prostu nie wiecie. Jak się można pilnować w gnieździe? Wtrąciła się psotnica. Moje kochane dzieci, moje kochane dwie córki, dowiecie się, jak się pilnuje w gnieździe. Wasza starsza siostra was nauczy. Wyjaśniła mama. Co? Zdziwiło się słoneczko, ale nikt mu nie odpowiedział. Ciekawe, jak ja mogę powiedzieć moim siostrom, jak trzeba pilnować się w gnieździe. Ja też jednak nie wiem. Zadumała się psotnica. Najmłodsza przerwała zadumę psotnicy. Ciekawe, czy można usłyszeć słonko z daleka. Pchy! Ty po prostu nie słyszysz słonka, jak ja je słyszę. A ja je słyszę każdej niedzieli. Odpowiedziała psotnica. Ciekawe, dlaczego one nie odpowiadają na moje pytania. Zastanawiało się słoneczko. Ciekawe, dlaczego do mnie się mnie nie słyszy i tylko mnie psotnica słyszy. Jestem nowa mnie ludźmi, zawsze poznałem psotnicę, skoro się ze mnie przywitało. Kontynuowało rozmyślenia słoneczko. Ciekawe, jak ja poznałam słonko. Skoro się z mnie przywitałam, ale ono mnie poznało też bez przywitania. Zastanowiła się cicho psotnica. Dosyć, dzieci. Pilnujcie się w gnieździe, a ja muszę poszukać pożywienia. Przemówiła Mądralka, po czym odleciała do lasu, ponieważ tam znajdowała najwięcej pożywienia dla swoich dzieci. Kochanie, czemu nikt z nie przychodzi w tak długie niedziele? Rzekła babcia Ania do dziadka Jucka. Ciekawe, czy możemy wyruszyć wielką przygodę. Powiedziała psotnica. Wyruszmy w najdłuższą przygodę. Odpowiedziała najmłodsza. Nie rozumiem, czemu chcecie wyruszyć w daleką przygodę. Chociaż z wami też polecę, bo nie chcę zostawiać sióstr. Rzekła psotka Botka. Tymczasem w lesie. Ciekawe, czy moje dzieci dobrze sobie radzą w gnieździe. Najpierw wyleciała najmłodsza psotka Motka, potem najstarsza psotnica, a na końcu psotka Botka. Babcia wyszła przed dom i powiedziała: Żonetki, zostańcie u nas na dwa dni. Dziadek otworzył okno i powiedział: Tak, znajdziemy jakieś tam ptasie jedzenie. Psotnica podziękowała. Dziękujemy, ale musimy wyruszyć w najdalszą przygodę. Psotka Motka z kolei. Ale możemy u was zostać. A na to psotka Botka. Nie, wyruszyć w wielką przygodę. Babcia na to. Chodźcie do naszego domu, bo zmarzniecie. Ptaszki ganiały się z pieskiem Eugenią. Tymczasem Mądralka wróciła z jedzeniem,
ale gniazdo było puste. Mama ptaszków czekała na gnieździe, aż ptaszki przylecą. Ptaszki od razu domyśliły się, że ich mama jest smutna i odleciały do gniazda. Zapytały się mamy, czy mogą polecieć jeszcze się pobawić. Ale mama powiedziała, że musi najpierw sprawdzić łąkę, czy jest bezpieczna. Przy sprawdzaniu szóstego kwiatka zobaczyła węża na łące. Wąż patrzył się na mądralkę złym wzrokiem i machał językiem. Wysyczał do niej. Czy to ciasto z kremem wroni dla węzów? Wtedy wąż zaczął pełzać w stronę mądralki, ale ona szybko odleciała. Wąż poszedł, gdzie pieprz rośnie. Mądralka, wracając do gniazda, zobaczyła mrówkę i ją upolowała. Wróciła do gniazda, a dzieci ją przywitały. Koniec.